Witajcie. Ja się chciałam z Wami podzielić czymś, co przeżywam ostatnio i mam nadzieję, że to w jakiś sposób Was zachęci w tym czasie, w jakim jesteśmy. Kilka lat temu, może dwa, miałam sen, którym się dzieliłam też na którymś ze spotkań z pewną grupą ludzi. I wtedy śniło mi się, że jesteśmy jako Kościół w budynku, który próbowaliśmy w jakiś sposób zniszczyć od wewnątrz, ale nie potrafiliśmy. Było tam kilka osób od nas kościoła, byłam też ja. Wtedy mieliśmy takie duże zmaganie w tym czasie. I później w trakcie tego snu widziałam jakby nas stojących poza kościołem, ale oczekiwaliśmy na coś. I kiedy się obudziłam, pamiętam bardzo wyraźnie, że miałam takie odczucie, że oczekiwaliśmy na chwałę Boga. I teraz, kiedy mamy ten czas, znowu mi się ten sen przypomniał, tylko że troszkę w takiej jakby innej scenerii, ponieważ widziałam znowu nas, widziałam ten sam budynek, który mi się wtedy śnił. Tyle, że tym razem budynek był troszkę podniszczony, nawet jakbym powiedziałabym, że się prawie zawalał, a my staliśmy wszyscy na zewnątrz, patrzyliśmy się na krzyż i uwielbialiśmy. To było takie silne odczucie, że aż potrzebowałam to namalować. Też chciałabym Wam pokazać, żebyście w miarę wiedzieli, jak to wyglądało w moim śnie. Tu jest też my. Tu jest ten budynek, który się zawalał, który już jakby jest w połowie zawalony, jest w ruinach. I bardzo wyraźnie odczuwałam to, że wtedy to nie był czas na to, żeby się ten budynek zawalił, czymkolwiek on by nie był, czy to były jakieś nasze zmagania, czy to też po prostu sytuacja. A dzisiaj, mimo tego, że jesteśmy zamknięci w swoich domach, ten budynek, który nas w jakiś sposób ograniczał, został zburzony. I dostałam też słowo z Rzymian. To jest Rzymian 8 rozdział. Kiedy się obudziłam tam dwa lata temu, ten sen był taki, mi się wydawał, nie do końca zrozumiały. Nie wiedziałam, o co chodziło. Podzieliłam się z nim i miałam jakieś odczucia, jednak nie były one takie wyraźne. Teraz po ponownym sobie przypomnieniu tego snu dostałam słowo, które jest w Rzymian 8:18-19. Ja przeczytam. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. Ja dużo myślałam o tym, co teraz się dzieje, w jakiej jesteśmy sytuacji i co ja mogę zrobić w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, co ja mogę zrobić dla ludzi, dla siebie, co powinnam robić. I czuję, że nigdy dotąd stworzenie nie oczekiwało z taką gorliwością i z taką rozpaczą na objawienie się Synów Bożych. W pewnym sensie też wierzę, że ten budynek, który się rozpadł, był pewnym rodzajem bezpieczeństwa, który my odczuwaliśmy, który odczuwali też ludzie, które jakby rzeczy, które były dla nas pewne, które nam się wydawały, że będą trwały zawsze i są bezpieczne. Teraz może nam się to wydawać, że to wszystko runęło, ale ja wiem, że my musimy stać dalej i uwielbiać Boga i po prostu się patrzeć cały czas na Niego i być w Nim cały czas mocnymi i trwałymi. I to słowo właśnie uwielbienie bardzo mocno wybrzmiewało, kiedy się obudziłam. Mimo tego, że oczekiwaliśmy na chwałę Boga, ale jakby mieliśmy cały czas stać i uwielbiać Go mimo wszystko. I też jedną z taką myślą, którą się chciałam z Wami podzielić, to jest to, że mimo tego, że teraz jesteśmy w domach, nie wychodzimy, nie spotykamy się, to możemy dalej się objawiać jako synowie Boży. Możemy dalej lśnić, możemy dalej świecić dla sąsiadów, dla znajomych, nawet przez telefon to jest możliwe, ponieważ stworzenie dalej oczekuje na objawienie się synów Bożych.
I to jest to, co chciałam się z wami podzielić. Mam nadzieję, że was zachęciłam.